Hej i hello! Witamy w kolejnym odcinku Tips and Tricks. Moim dzisiejszym gościem jest Dominika z Wonderland Decor. Cześć Dominika. Cześć. Cześć wszystkim. Słuchajcie, Dominikę poznałam dawno temu, robiąc z nią sesje zdjęciowe, ponieważ Dominika zajmuje się przepięknymi dekoracjami. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć relacji z mojego wernisażu, gdzie Dominika robiła dekoracje, załączam link do filmu na dole, więc zapraszam do obejrzenia. A dzisiaj w Tips and Tricks, zgodnie z Waszymi prośbami, pokażę, jak zrobić makijaż glow. I słuchajcie, tak się zastanawiacie, jak przywrócić blask tej skórze. No niestety, często mamy taki problem, żeby ta skóra była taka lśniąca, rozświetlona. I to, co robimy na cały makijaż, na sam koniec nakładamy rozświetlacz i nie wygląda to dobrze. Najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o przygotowanie skóry, zwłaszcza do tego makijażu glow, jest właściwa pielęgnacja. I powiem Wam szczerze, że każdy podkład nam się sprawdzi, jeżeli będzie dobrze przygotowana skóra. Ja zacznę, słuchajcie, makijaż od właściwej pielęgnacji. Tak naprawdę bardzo ważną rzeczą jest, jak oczyszczamy skórę. Bardzo często używamy jakichś takich płynów micelarnych albo płynów, które nam skórę przesuszają. A ja, Dominika, pokażę Ci, to jest w ogóle jakiś kosmos. Balm Rinse, zobacz, jak to pachnie. O! To jest skórka, słuchaj, skórka pomarańczowa. No. I jeszcze wiele lat temu, jak słuchaj, pracowałam w Harrodsie, moją klientką była Joan Collins. Ona uwielbiała ten produkt. Ja pamiętam, jak ona przychodziła, to poruszaliśmy cały Londyn, żeby dla niej ściągać te produkty, ponieważ ona twierdziła, że to jest najlepsza maska do stóp. No troszeczkę. Słuchaj, trochę to jest drogie na maskę do stóp, dlatego że tu są i te olejki, ta skórka pomarańczowa. I to jest tak naprawdę produkt do zmywania makijażu dla całej skóry. Nie proponowałabym, żeby używać go w okolicach oczu. Rzeczywiście pachnie uzależniająco, prawda? Tak. Wiesz, Dominika, ważne jest też to, żeby oczywiście połączyć ten balsam z wodą, żeby zrobiło się takie mydełko i potem tą skórę zmywamy i oczyszczamy. Czap, co? No ja bym to zjadła. Albo wypiła. Albo sobie zrobiłam maskę do stóp, co? Jakby była gwiazdą. No jesteś przecież. W swoim domu. Dzisiaj jesteś gwiazdą na moim YouTubie. No tak. Następny produkt, który ja po prostu kocham, to jest olej Lamela. Nakładam olej tak naprawdę przed każdym makijażem, jeszcze jeżeli czuję, że ta skóra jest taka troszeczkę przesuszona. Jest to taki suchy olej. On przenika przez skórę, a nie pozostawia takiej kleistej warstwy. On też przepięknie rozświetla. No to jest w ogóle kosmos. Ale w ogóle pachnie jakimś cynamonem. Cynamonem? No. Jest taki zapach i ja się czuję, jakbym była wysmarowana zimową herbatką. No dobrze chyba. Co? Cynamon, pomarańcza. Jest to właśnie, faktycznie, słuchajcie, glow na zimę, masz rację. Widzę, że te usta są przesuszone. Robisz peelingi czasami? Nie. A ja mam taki fajny peeling Glam Glow. Świetny jest ten peeling. On bardzo fajnie nawilża. Zaraz też Ci... Glam Glow, naprawdę bardzo... Glam Glow, dobra. Fajne opakowanie. I też takie widzisz, takie... Słodkie to wszystko. Takie zimowe, no. Nie? Peeling zmyję też wodą. Od razu, zobacz, te usta są od razu takie całuśne. Często mam ten problem, wiesz, jak na przykład nakładam przy sesjach zdjęciowych, zwłaszcza teraz zimą, modelki mają te usta przesuszone. Także tak naprawdę każdy make-up zaczynam od peelingu ust. No i oczywiście balsam La Mer'a też, genialny produkt, który też delikatnie pobudza krążenie, dzięki temu te usta są jeszcze bardziej całuśne. No i następny magical produkt to jest tak zwany Eye Cream Intense. Bardzo rozświetlający i nawilżający krem pod oczym. Ja w ogóle lubię takie produkty dwa w jednym. Na przykład ten produkt nie tylko nawilży Ci skórę pod oczami, ale jest też primerem, czyli taką bazą pod korektor. No i następny krem, oczywiście też taki krem, on pięknie pachnie, ponieważ jest tutaj pierwiosnek, słuchaj. I to też jest taki krem, który bardzo silnie Ci nawilża, rozświetla.
i też posiada ten primer, czyli taką bazę pod make-up. To jest ulubiona baza Zostań YouTuberem, Vitamin Enrich Face Base. Okej. Okay. Też pięknie pachnie, no, prawda? I to też jest taka już baza, która wygładzi Ci i trochę tą skórę zmatowi, dlatego że jest to baza dla skóry bardziej mieszanej, tłustej. O, to ja mam mieszaną. Skóra nie jest przez cały rok taka sama. Widzisz, teraz wróciłaś z nart i mówisz, że mam skórę mieszaną i sobie pewnie stosujesz produkty dla skóry mieszanej. No, no. I co robisz? Tym bardziej tą skórę po prostu przesuszasz. A ta skóra się zmienia. Właśnie wróciłaś z nart i jest przesuszona, więc warto tą skórę sobie od czasu do czasu dotknąć i zobaczyć, jak ona się zachowuje. A tym bardziej jeszcze gorzej, jak działa klimatyzacja w hotelu, jest gorąco, tak, przez te wszystkie... No to już mamy odpowiedź, Dominika, widzisz. Czyli teraz trzeba ją nawilżać, żeby przywrócić ten blask i ten efekt glow. No i teraz oczywiście następny etap, podkład. I ja Cię widziałam na wernisażu, Dominika, Ty byłaś taka zmatowiona, Ty lubisz bardziej mat, co? No, ja lubię tak zakryć wszystko. Właśnie, dokładnie. Myślę, że niepotrzebnie. Dlatego też stwierdziłam, że do makijażu glow pokażę Ci taki podkład rozświetlający, który się nazywa Intensive Skin Serum Foundation. Ja uwielbiam ten podkład, dlatego że właśnie on jest taki bardzo delikatny, jeżeli chodzi o krycie. Można oczywiście uzyskać też mocniejsze krycie, jeżeli masz taką ochotę, ale przede wszystkim jest to podkład rozświetlający. Wszystko wyrównane, tylko nie są wyrównane te przebarwienia potoczkami. No i oczywiście, mam to od urodzenia. Masz to od urodzenia, kto tego nie osłuchaj. I wiesz co, oczywiście moja BBU Palette, czyli taka profesjonalna paleta dla wizażystów. I to, co ja robię, najpierw nakładam taki korektor różowy w kolorze Light Beast, bo tych korektorów różowych jest sporo, dlatego że róż neutralizuje fiolet, który Ty masz właśnie pod oczami. I powiem Ci, że bardzo często babeczki mówią, a ten korektor jest słaby, bo w ogóle mi nic nie zakrył. Znaczy nie mówię o tym korektorze, tylko generalnie o jakichś swoich korektorach, które posiadają. Wiesz dlaczego? Dlatego, że one nie używają tych neutralizatorów, więc bardzo ważne jest to, żeby przed użyciem jakiegokolwiek korektora najpierw sobie tą okolicę pod oczami zneutralizować. No i teraz na to jeszcze nakładam, słuchaj, korektor, który jest o ton jaśniejszy od koloru podkładu, ale ma barwę żółtą, czyli w tym wypadku dla Ciebie to będzie kolor Ivory. Czy Ty znasz może teraz Magical Palette Toma Forda? Do konturowania? Nie, znam tylko Toma Forda. Słuchaj, oni mają całkiem dobry make-up. Wiesz co, Dominika, ponieważ ja bym chciała, żeby cały czas ta skóra zachowała ten efekt glow, dlatego ja Ci zrobię konturowanie na mokro. Okay. Czyli do konturowania użyję tylko produktów kremowych. I sobie to rozblendowuję. Można to oczywiście też robić takim wilgotnym beauty blenderem, ale ten pędzel mi się też do tego konturowania idealnie sprawdza. No i wiesz co, troszeczkę Ci skonturuję nosek. Takim, o, fajnie. Ładny masz, ale troszeczkę skonturuję, wezmę sobie tutaj trochę takie na bokach noska. A też tak zawsze robię, bo mały mam ten nosek, ale z boku, a z przodu jest troszeczkę taki okrąglutki. Bardzo ładny masz nos i takie kółeczko tutaj, widzisz? Zobacz. No. Na samym, widzisz to? Na samym tutaj środku robię sobie takie kółeczko i to rozblendowuję. Piu, piu. Widzisz? No i ten rozświetlacz płynny Toma Forda, taki jasny, on jest genialny, dlatego że daje efekt takiej tafli wody na skórze i tutaj nakładam go na szczyty kości policzkowych i też oczywiście, wiesz, jest to ten rozświetlacz płynny, ja go kocham, zobacz jaki on daje piękny błysk, to jest jakiś kosmos, widzisz to? No, fajny. Prawda? Juicy. Ja chcę, żebyś Ty była dzisiaj taka juicy, słuchaj. Ale wiesz co, nie wiem, Dominika, co Ty myślisz, trochę mi przeszkadza ta zbytnia świetlistość skóry w takich miejscach, gdzie ja tego nie chcę widzieć. Czyli na przykład ta strefa T, co? Co myślisz, zmatujemy? No ja zawsze matuję. Ja do tego użyję oczywiście The Powder La Mer. To jest niezastąpiony puder, najlepszy puder, jeżeli chodzi o taki puder sypki na rynku, ponieważ on ma takie delikatne drobinki rozświetlające. Nigdy nie można go nałożyć za dużo, ponieważ on jest bardzo delikatny, więc on się po prostu idealnie wchłania i pięknie matuje. Także tylko tą strefę T, czyli te miejsca, gdzie tak naprawdę nie chcemy tej świetlistości, właśnie matuję tym pudrem La Mera, który jest też pudrem z delikatnymi drobinkami rozświetlającymi, także ta skóra nie będzie taka bardzo, to się mówi, cakey skin, tak? Taka bardzo przematowiona. Nie będzie on po prostu bardzo widoczny.
do góry pod oczami, żeby zmatowić ten korektor. No i zerknij, jak teraz ta skóra wygląda. No super. To ja idę. Nie, nie, to jest jeszcze nie koniec, kochana. Słuchaj, co ty myślisz o różu? Bo ja wiem, że jak ci... A ja lubię róż. Świetnie, ale no. To co, spróbujemy różkę. Ale ja dorosłam do niego po dorosłaś, prostu, a kiedyś... co ty myślisz? Wiesz, jak się fajnie róż dobiera? No to zobacz, on jest idealny w kolorze twoich ust. Widzisz? Także to będzie dobry róż. Okej. I ten róż, wiesz, gdzie ja nakładam? Jak się uśmiechniesz... Policzki. Na tak zwane płuczki, czyli tak. Na centralną część twarzy, tam gdzie się tak naprawdę naturalnie rumieni. Mm-hmm. Prawda? Żeby to taki właśnie, taki intensywny nałożony róż odciąga uwagę od tego, co dzieje się pod oczami. Tak. I też wyciąga kolor oczu. No i zobaczcie, taki właśnie róż kremowy nałożony tu na centralnej części twarzy. Tylko to też jest ważne, słuchajcie, żeby ten róż nie był nałożony za blisko nosa. Wiecie, jak to sprawdzić? Bierzemy sobie palec. I ten palec, ta linia różu nie może przekraczać naszego palca, czyli tutaj na płuczki. Nie może być nałożony zbyt blisko nosa. I co, Dominika, myślisz? Skóra jest dobrze? No mi się podoba. Uff. Fajnie, bo jest taka świeża. Wiesz, że to jest dla mnie największy komplement, jeżeli chodzi o make-up, jak mi babka powie, tak się czuję świeżo. No. I wiesz co, a jak się, czy czujesz ciężkość? Mhm. Bo bardzo ważne jest to, że zobacz, ile nałożyłam warstw. No. A ta skóra, prawda? Ta skóra oddycha, nie jest takiego wrażenia, takiego nie ma wrażenia takiej ciężkości make-upu. Tak, fajnie. Widzę też, że lubisz tak zwaną laminację brwi. Masz te brwi zlaminowane? Tak. Widzę, tak. Że to lubisz, ale wiesz, co ja zrobię? Ja użyję tego Micro Brow Pencil, żeby te brwi ci jeszcze dodatkowo podnieść do góry. No i super. Ale oprócz tego, to co zrobię, słuchaj, to tym przy pomocy tego Micro Brow Pencil uzupełnię delikatnie ubytki. Te ubytki zrobię tak mniej więcej od połowy, żeby zrobić naturalny efekt ombre. No i oczywiście niezastąpione cienie kremowe, nazywa się Vanilla. Ja bardzo często używam jako taką bazę pod cienie. On bardzo pięknie neutralizuje powiekę. Świetnie się trzyma i super się rozprowadza. Zawsze, słuchaj, używam. No i cień Moonstone. Genialny, słuchaj, daje efekt takiej pięknej, mokrej powieki. Ja go bardzo lubię nakładać przy pomocy właśnie opuszka palca i klepuję w powiekę, żeby się nie osypywał. To jest moim zdaniem najlepszy, najpiękniejszy cień oświetlający na rynku, bo wybrałam Moonstone. Przepiękny kolor. No i taki cień Espresso Maca. Uwielbiam ten cień do takiego naturalnego konturowania oka, czyli sobie robię tutaj w kąciku oka taką odwróconą literkę V, żeby wydobyć głębię tego oka. To jest kolor Espresso, który daje wrażenie takiego naturalnego cienia. Otwórz oczko. I słuchaj, i delikatnie też ten cień nałożę pod dolną linią rzęs, tak delikatnie go jakby rozmywając, żeby był taki efekt, jak to się mówi, smudgy eyes. I wiesz, Dominika, bym chciała, żeby to w ogóle, żeby to był taki make-up glow, ale taki bardzo naturalny, rozświetlony, więc użyję też takiego fajnego błyszczyga rozświetlającego, przezroczystego na twoje usta, jako taka końcówka makijażu glow. No i właśnie ten błyszczyk przezroczysty Estée Lauder na te pięknie wypielęgnowane wcześniej usta, bo mieliśmy i peelingi, lamer balsam, więc nie potrzeba już tutaj dodatkowego koloru, ta transparentność przy tych twoich pięknych, takich soczystych, różowych ustach wygląda całkiem dobrze. No i zobacz, i to jest ten efekt glow, który tak szybko zrobiłam, prawda? Wow! Juicy. No. A nie jest ciężko? Jak się czujesz? Nie, fajnie, świeżo. O, właśnie to jest to, co ja lubię, słuchajcie, świeżo i nie ciężko. No, ten John Collins maska do stóp zrobiła robotę. Jako pierwszy krok myślę, że tak, prawda? Tak. A ten twój Moonstone, zobacz. No, mega. Ja nie lubię za mocnych cieni, to jest takie fajne akurat. Punkt. Ładnie błyszczy. Także kochani, mam nadzieję, że ten tutorial wam się spodobał. Dominika, bardzo ci dziękuję za obecność. Dziękuję. Za bycie moją modelką. Macie tutaj pod spodem namiary na Dominikę. Zobaczycie jej piękne dekoracje. Link pod spodem, również namiary na jej Instagrama. Zapraszam. Oglądajcie nas, ponieważ już w najbliższych odcinkach niespodzianka. A jeżeli wam się podobał tutorial Makijaż Glow,
dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w następnych odcinkach i dziękuję Ci, Dominika. Dziękuję.